Siemanko, ja właśnie się wybieram na walimską zimówkę. Jest godzina 3:48. Za kilka minut ruszam, jestem w garażu już. No i widzimy się za jakieś 4 godziny około, coś takiego, bo mam prawie 380 km, coś takiego. Razy oko. Sorry za mój głos dzisiaj, bo mam jeszcze katar. Jeszcze mnie trzyma około chyba z tydzień albo z półtora tygodnia czasu. Masakra. No ale nie mogę sobie odpuścić walimskiej zimówki oczywiście. No to jedziemy na Walim, na Monte Walim. Zapraszam na chwilę. Czekaj jeszcze, na nic co złapiemy, jakoś może... Fajnie się ponadłem. Kurwa, nic nie zwolę. Baga padła, przekazka, kurwa, opłynęła się. Ojej, kurwa, ojej.
Tu wszystkie paluchy. Ile tam? 15. Dobra. To dwa razy po prostu. Do oporu. Do oporu? Dwie starcz. Koniec rajdu Monte Valim, walimskiej zimówki. Było fajnie, było zimno, w sensie zimno, może nie tak zimno, ale śniegowo, deszczowo później, bo już taki padał deszcz, na dobrą sprawę, ale nie ma co narzekać. No, było fajnie. Przede mną teraz z powrotem 300 km do domu i pierwsze co to oczywiście od razu zrzucam pliki na dysk twardy i robię taką mini wstępną selekcję, no sobie coś wybiorę, jakieś najciekawsze zdjęcia po prostu i wstawię je pewnie na Instagram, na Facebooka, więc odsyłam do Facebooka i do Instagrama, tutaj są linki, linki są dostępne w opisie i też na ekranie, więc zapraszam, jeśli mnie nie śledzisz na Facebooku i na Instagramie, no to myślę, że warto, znaczy można zobaczyć i później ocenić, czy warto, czy nie warto, o, w ten sposób może. To by było na tyle. No, dzisiaj po prostu też mało gadałem, na dobrą sprawę mam cały czas zapchany ten nos i średnio mi się gada, zresztą na pewno to słychać. Słychać też mój wydech w sportowej chodzie. Śmieję się oczywiście. No i tyle. Tak więc do zobaczenia na kolejnym rajdzie, czy też może zlocie. Zobaczymy co będzie wcześniej. Pozdro, cześć!